Zaczynamy cykl Trasami Zabytków w powiecie kozienickim, o których istnieniu mogłeś nie wiedzieć. Dotrzemy z kamerą do miejsc, które nawet przez mieszkańców pobliskich miejscowości bywają nieznane. Opowiemy historię zabytków, odsłaniając ich sekrety. Ten odcinek poświęcimy cmentarzowi Ewangelisty Augsburskiego w Chinowie. Zapraszamy! Zabytkowy cmentarz Ewangelisty Augsburskiego znajduje się w gminie Kozienice, w południowej części Chinowa, około 700 metrów od drogi krajowej nr 48. Dzieje obiektów w Chinowie są ściśle związane z osiedlaniem się osadników holenderskich w nowo powstałej kolonii, utworzonej na tym terenie 1 czerwca 1797 roku w Lasach Świerżowskich. Data powstania samego cmentarza to prawdopodobnie pierwsza połowa XIX wieku. Warto w tym miejscu wspomnieć o formie tego obiektu, który został zbudowany na planie trójkąta równoramiennego. Znajduje się obok najlepiej zachowanego pomnika na tym cmentarzu, na którym napis przetłumaczony z języka niemieckiego brzmi: tutaj spoczywa w Bogu mój mąż ukochany Michael Neumann, urodzony 27 września 1854, zmarły 25 marca 1911 roku. W dolnej części nagrobka zostało wyryte nazwisko wykonawcy: Franciszek Hebdzyński, Radom. A z tyłu, do kamiennej ściany, jest dosztukowany metalowy krzyż. Na terenie cmentarza znajdują się inne pomniki, które czas nie oszczędził. Ponadto znajdują się na nim krzyże, a często ich fragmenty w postaci jednej pionowej belki. O więcej postaram się zapytać panią Marzenę, mieszkankę Chinowa, mieszkającą w sąsiedztwie cmentarza. Na początek proszę o przybliżenie historii tego cmentarza. Cmentarz ten powstał w 1840 roku. Jego nazwa kiedyś była nazwą cmentarz niemiecki. Ten cmentarz był w kształcie trójkąta. Był ogrodzony, tam była brama. Ja jeszcze jako małe dziecko pamiętam to ogrodzenie, no ale później uległo zniszczeniu. Tu są pochowani mieszkańcy Chinowa, jak i ci tak zwani koloniści. Była tu na przykład pochowana mieszkanka, taka młoda dziewczyna, a wiem o tym, bo mój tata zawsze ją wspomina, która się spaliła. No i tu w tej części cmentarza jest po prostu jej grób. A co pani myśli o stanie nagrobków? No na pewno po tylu latach są zniszczone, uległy zniszczeniu, ale część się zachowała, tak? Czy zaobserwowała pani, żeby ktoś odwiedzał to miejsce? Tak, zaobserwowałam i to już dość od dłuższego czasu. Ludzie przyjeżdżają, no nie wiem w jakich tam celach, czy historycznych, czy tam jakiś, czy po prostu w odwiedziny do swoich tam jakichś dawnych korzeni. Ale to myślę, że w celach może bardziej się zapoznać o historii, o danym cmentarzu, ale zdarzają się później takie sytuacje już bliżej Wszystkich Świętych, że wydaje mi się, że przyjeżdża rodzina. Są stawiane czasami znicze, no i kwiaty na Wszystkich Świętych, no i opiekują się nieraz i mieszkańcy Chinowa jakąś lampką zapaloną, świecą. No i czasami coś tam ktoś posprząta, jakieś nieczystości. A czy warto dbać o tego typu miejsca? No myślę, że bardzo warto, bo nie dość, że dla historii, dla ludzi, żebyśmy wszyscy wyciągnęli wnioski, żebyśmy się cieszyli swoim wolnym krajem, żebyśmy nigdy nie musieli z niego emigrować, no bo różnie się może zdarzyć i dbajmy o tą historię. No i o to miejsce powinniśmy też zadbać dla nas, Polaków i mieszkańców danej miejscowości. Thank you.
Dziękuję za uwagę i wierzę, że zobaczymy się wkrótce. Do zobaczenia. Pamiętaj o subskrypcji, by zobaczyć więcej ciekawych, a często zapomnianych miejsc.